Cześć wszystkim, jak się macie? Ja jestem Michał i witam was w kolejnej sesji z Castlevania Rondo of Blood, albo po prostu zagrajmy w Castlevania Rondo of Blood. Jak widzicie, rozpoczynamy sobie gierkę od szóstego stage'a, od szóstego rozdziału, ponieważ ostatnio tutaj żeśmy zakończyli naszą przygodę. I z tego miejsca, póki pamiętam, chciałbym podziękować Hot Jokerowi i Shazowi za oglądanie serii. W sensie takie dokładne oglądanie serii, ponieważ to są najbardziej aktywni widzowie pod względem jakby też wiedzy odnośnie Castlevania. I na przykład powiem teraz szybkie dwie ciekawostki, zanim przejdziemy do boss rushu. Więc pamiętacie stage drugi, gdzie goniła mnie taka ogromna bestia? Ja wtedy nie bardzo wiedziałem, jak ona się nazywa. Otóż dzięki Shazowi dowiedziałem się, że był to Behemoth, który nas ścigał. A z kolei te karły, które ja tam nazywałem Quasimodo, to po prostu są karły, tak jak to Hot Joker ujął w sekcji komentarzy. Tak więc dzięki, chłopaki, a my teraz przechodzimy sobie do gierania. Więc aby ułatwić sobie trochę ten boss rush, to dostańmy się tutaj. Ponieważ tutaj... Tak jest, tutaj będziemy mieli księgę. I ona nam ułatwi nieco walkę z... bossami. Z tego co wiem, zasady są tutaj bardzo proste. Musimy pokonać pierwszych czterech bossów, ponieważ wtedy będziemy mieli checkpoint po pokonaniu tych czterech bossów, więc myślę, że warto się zabawić, że tak powiem. Grand Crossa nie chcę, wolę księgę, ponieważ księga jest potężniejsza. Grand Crossa wolę mieć na Shafta, ponieważ z Shaftem będziemy walczyć. Tylko wiecie co? Ogarnijmy jeszcze jedną rzecz. Musiałem tutaj co nieco poprawić, dlatego że troszeczkę niesymetrycznie to wyglądało. W sensie tam taki kawałeczek tamtego wallpapera wystawał z okna gry, więc no. Dobra, przechodzimy dalej. Już nam naprawdę niedużo zostało. No. I oto Poison Mind, czyli po prostu remix z Castlevania 1. Ta muzyka, która teraz leci, w sensie. Bardzo, bardzo dobry soundtrack swoją drogą. No i teraz mamy naszego już pierwszego bossika, czyli nietoperza, z którym sobie tutaj trochę będziemy się bawić. Ja będę oczywiście chciał to jak najlepiej przejść, aczkolwiek jeżeli mi się nie uda, no to co ja poradzę, no trudno się mówi. Oj, zmarnowałem tą księgę. To już wolę szczerze zginąć. Zmarnowałem księgę. Fuck. No, zmarnowałem księgę, nie ma co. Kurczę, bo złego przycisku użyłem. Ale przy okazji mamy jeszcze dwa życia, tak więc easy peasy. Możemy ginąć do woli. Dobra, nietoperz padł. I teraz będziemy walczyli z Meduzą. Tak ona się chyba nazywa. O ile dobrze pamiętam. O nie! Kurde, cały czas mi się trójkąt myli z innym przyciskiem. O, dobrze! Dobra, meduza została porobiona. Serca mi nie wyleciały, szkoda. Zaraz zobaczymy, jak sobie z mumią poradzimy. Mumia bym prawie pokonał, gdyby nie fakt, że mnie do ściany przygiódł frajer. Dobra, ale przynajmniej mam już taktykę i wiem, jak sobie poradzić z przynajmniej pierwszymi dwoma bossami z tego boss rushu. Jest kurczak. Jest. Dobrze. Teraz będziemy mogli walczyć z potworem Frankensteina. O nie. Kamienie. Dobra. Kurde, najgorsze jest to, że po potworze Frankensteina jest checkpoint.
Bo wtedy mamy walkę z Shaftem. Tylko wiem, że mi się nie uda już przeżyć tej walki, no bo co z zerowym życiem dam radę? Przynajmniej udało mi się tutaj dojść do tego potwora Frankensteina. To już jest jakiś progres. A tłukę się już z nimi pół godziny. Dobra, ty, ładnie nam poszło, mamy cały czas 3 HP. I jeszcze trochę księgi nam zostało, więc... Teraz zmarnujemy to na potwora Frankensteina. Uwaga na kamienie. On się też prądem właśnie lubi bawić, to jest najgorsze. Fajnie byłoby go w końcu przejść kiedyś. Nie powiem, że nie. Dobra, udało się. Checkpoint mamy. Jest! Jest! Dobrze! Dobrze. Teraz zobaczymy, jak z Shaftem nam pójdzie. Ale przynajmniej od teraz będzie checkpoint, więc gitara siema. Teraz będę mógł się skupić na Shafcie. Ponieważ Poison Might tutaj zostanie wyłączone. Ponieważ Shaft... ponieważ to nie jest temat muzyczny Shafta. Nie ukrywajmy tego. No, pół HP mu zjechałem. Tylko, że teraz będziemy potrzebowali Grand Crossów. Bo Grand Crossami to jesteśmy w stanie go, kurde, w 2 sekundy pocisnąć. Dara, gdzie jest tu Grand Cross? Nie. Tu mamy. Teraz to go dowalimy, kurde, w 2 sekundy. Dawaj. Jest i Shaft. Hehehe, dawaj frajerze. Ty, za drugim razem padł. Dobrze. Dobrze, za drugim razem padł. Dobrze mu tak. O, fajna poza swoją drogą, Richter. 52 razy 10. Widzicie, kurde? Udało nam się dojść do niego w prawie 40 minut i za drugim razem padł. Stage numer 7, to jest przedostatni już stage, który nas czeka. Dobra, tutaj wiem, że będziemy mieli hordę tych przeciwników. Więc lepiej uważać. I przy okazji łamiący się, a raczej zapadający się most. Więc ja może tutaj, nie wiem, zacznę po prostu bardziej się skupiać. A wy sobie posłuchajcie tej czadowej muzyki, tej wspaniałej muzyki w sumie, co ja gadam, jakiej czadowej. Dobrze! Co prawda z kapką życia, ale się udało. Doszliśmy tutaj. Super, świetnie. Teraz musimy dostać się do góry po klucz, żeby uratować Annette. Ostatnią, że tak powiem, dziewczynę. W sumie,
tak lekko coś sklaryfikuję, a raczej tutaj wyjaśnię. Annette jest tak naprawdę dziewczyną Richtera. Więc jeżeli powiedziałem ostatnim razem, że to jest Maria Renard, to wiedzcie, że nie. Po prostu pomyliło mi się z Annette. Więc tak na dobrą sprawę w tym let's play uratowaliśmy dwie dziewice oraz uratujemy dziewczynę Richtera i Marię Renard. Która w zasadzie jest bodajże chyba siostrą Annette, coś takiego według tych? Według fabuły? Albo według historii? Właśnie nie wiem, czy Maria Renard jest ten siostrą Annette, czy której tam. O. Teraz jeszcze walka z orłem. No, nie wygląda to za dobrze. Dobra, jest. Mamy klucz. Teraz będziemy mogli iść do Annette. Tylko żeby dostać się do Annette, właśnie będziemy musieli tę ścieżkę pokonać. Zejść w dół. Dokładnie. O. No to sobie poszliśmy do Annette. Świetnie, żeśmy poszli. Ten gryf nas zaatakował, więc no niestety nie dalibyśmy sobie tutaj rady. I znowu, cały rozdział od początku. Tak więc widzimy się teraz z kluczem przy tamtej sekcji, przed chwilą, w której zginęliśmy. Dobra, udało się. Jest. Udało się, moi drodzy, udało się. O Jezus Maria. Annette! Nothing but Annette. You aren't hurt? No, are you? Nah, I'm fine. I'm overflowing with the blood of the vampire hunter after all. I need to let a little out once in a while. Oh, well then. You head back to the village without me. I'm going on ahead. It's time to end this 100-year blood feud. You mean? Yeah. I'm gonna kill him myself. No, don't. It's too dangerous. But this is my destiny. Besides, his blood is calling to me. The path up to here is safe. Now get going! Richter! Wait! Richter! Come back. Come back in one piece. Please. Więc tak na moje to po prostu Annette się martwi o Richtera, ponieważ tam opowiadała odnośnie Drakuli, no i Richter stwierdził, że musi tak czy siak dalej podążać, ponieważ musi unicestwić Drakulę, ponieważ jest to jego misja, a Annette bardzo tego nie chce, bo się zbyt bardzo o niego martwi. Po prostu boi się, że Richter może już nie wrócić cały, dlatego tak ani inaczej zareagowała. Tak ja bym to oczywiście przetłumaczył. Mogę już tędy iść? A nie, tędy nie mogę iść. W sumie mogę już iść do przodu, ale nie muszę ten. Nie muszę iść do miejsca z kluczem, ponieważ już tam nikogo nie będzie, bo już Annette mamy uratowaną. Ale w sumie jedyne co bym zrobił, to bym chyba sobie mięsko wziął, ponieważ chciałbym się wyleczyć. To jest jedyne co bym chciał. Więc w sumie to może jednak pójdę, ale po prostu tylko po mięsko. Ten kruk nadal ma tego klucz, ale on już, mówię, będzie nam bezużyteczny, ten klucz.
dla nas będzie on już bezużyteczny. Tylko kurde, no mówię, najbardziej boję się o walkę z tymi gryfami, ponieważ no nie lubię ich. To jest jeden z gorszych przeciwników tutaj. Szybko uciekaj. Dokładnie tak. Oszukanet. Dobra, teraz musimy na to koło zębate skoczyć, tylko żeby się utrzymać. Dokładnie. Takie małe duszki tutaj latają. Takie bardziej głowy, zakute łby. Dobra, nie śmiej się, nie śmieszkuj, bo sytuacja nie wymaga. Sytuacja jest tutaj zbyt poważna na śmieszkowanie teraz. Mogłem się tego domyśleć. Mogłem. Ty, albo jeszcze inaczej. Żeby tych gryfów szybciej pokonać, to zrobimy jeszcze inaczej. Właśnie, weźmiemy sobie tego pana.